Dzień dobry, panie Kazimierzu. Moje uszanowanie, cześć. Jeden z widzów przysłał paczkę dla pana w prezencie. Oj, bardzo nie mi wiem, to, co tam jest. Bardzo mi to przyjemno, no właśnie. By to zobaczyć było, co tam. Zobaczymy, jak on tutaj jest. Mateusz. Mateusz, no właśnie. Ale skąd ten Mateusz jest? No pan Mateusz. Z Ciechanowa. Ciechanów, o Boże, to jest kawałek drogi. Mateusz z Ciechanowa przysłał jakąś paczkę, nie wiem. No nie zobaczymy, wiem, co to. No bardzo mi to cieszy, no bardzo mu dziękuję. Ale kto tam przyszedł? Zobaczymy, co tam jest. Co tam jest? Ktoś tam przyjeżdża. List przewozowy. Będzie nam przeszkadzał. DPD. Nie? Dobra, zajrzymy, co tam jest. Zobacz. Panie Kazimierzu, damy radę to otworzyć, tą no, wielką paczkę? To z ciekawości trzeba otworzyć. Co ten kochany widz przesłał, no. No ja powiem, jestem zaskoczony. Ja też zaskoczony że jestem. Ktoś tak... chciał coś przysłać, a no, zobaczymy, co no, tam jest. To, to jest zaskoczenie, naprawdę, jak Boga kocham, to będzie widzieć. No zobaczymy, tak naprawdę, no. Jestem z ciekawości, zobaczę. Zobaczymy, no. Do świąt daleko, a już paczki przychodzą. A paczki już idą, bardzo mi dziwi, bardzo dziękuję serdecznie, no. Zobaczymy, co tam jest. Też z ciekawości zobaczę. No zobaczymy, otworzymy. Zobaczymy. Ale okleił tutaj najdobrze, bardzo Ciechanowa. Bardzo dobrze tu zrobił, no. No, zobaczymy. Naprawdę jest. Ale masywnie, Mateusz z Ciechanowa. To pan Mateusz gdzieś z Ciechanowa, a to kawałek, to ile to kilometrów tam? A ja nie wiem, gdzie ten Ciechanów nawet ojej, jest. To bardzo daleko to jest, ale z Ciechanów to jest bardzo duże, zobacz. Coś, ty. O kurde ty, naprawdę kurde, bardziej ja na razie widzę same wióry. Ja widzę kierownicę. Ja cię bardzo dziękuję. Pan, ale zobacz, co tutaj on widny na, co on widny tutaj na przesyłał. Oj, bardzo serdecznie dziękuję, jakieś lampy, ale zobacz. Oj, coś pięknego ty. Ja cię, zobacz. Jać, ale coś pięknego, ty. Naprawdę. Do Ursusa. Do Ursusa, naprawdę. Widzisz, jak Boga kocham. Widzisz? Bardzo ci dziękuję, bardzo ci dziękuję. Widzisz, ja nie wiem, jak się nazywa, ale imię Mateusz. Zobacz. A tu? Mateusz, tak? Tak. Panie Cielęba. Mateuszu, bardzo ci serdecznie dziękuję, ale tutaj też nie wiem, co tu jest. No zobaczę. To są chyba refraktory do Bizona. Nie, czy do 60 to są. No też nie wiem. Chyba to. Nie, to nie, to nie są do Bizona. No widzisz, to są nie są do Bizona. To są do. To są do Ursusa. Do chyba. Ursusa, tak jest, tak jest. Tak jest. Bardzo dziękuję ci, panie Mateuszu. Życzę ci dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności ci życzę. A szczególnie zdrowie, jeszcze raz zdrowie. Naprawdę. To jest taki sam reflektor, co tak, to jest taki, tak, to jest taki sam, naprawdę, naprawdę. O Jezus, co tu jeszcze masz? Jejciu, jeszcze czegoś, zobacz. O. Jest tam coś jeszcze? No jak, popatrz, zobacz. Jakieś kolanko. Do kolanko, do tego. Bardzo dziękuję. A co to za kolanko jest? No jest, no widzisz, patrz. A tu zobacz. Do wydechu? Zobacz. Zobacz, to jest pani stworzeń. Do dolnego zaczepu, czy do górnego, ale bardzo mi to idzie cieszy, bardzo to mi miło. Jeszcze tutaj coś jest. Przewód do czegoś, aha, to są, ale to, jeszcze to mało, ty. Zobacz. O, kogut. Piękny kogut, jak najbardziej, bardzo serdecznie, ale biedny ten widz. Serdecznie mu dziękuję za to. Jeszcze coś jest tutaj, ale to jeszcze mało, ale zobacz. Tu jeszcze poprzesyłam. A do czego te uszczelki są? To uszczelki pod ten idzie. Pod maskę? No, tak, pod maskę do Ursusa. A to jest mocowanie koguta. Bo mocowanie do koguta. Bo tu kogut go można odkręcić i zabrać. Tak, w każdej tak, chwili. Tak, tak, tak. A tu idą tak samo te piękne pod. Idą pod ten, wiesz. Pod maskę. Pod maskę tam. Idą. Tak. O, to idą pod maskę idą. Tak jest. No także, no oj Jezus, ale tutaj się biedny wypłacił tyle. Jeszcze tutaj coś jest, ale tego tu ja... Co to jest? Ehe. A wiem, to pod tablicę jest. To jest pod tablicę. Rejestracyjną, z podświetleniem. Tak, o właśnie, o właśnie. Tylko to chyba pod tą malutką jest, chociaż nie wiem. Nie, to jest tak, to jest pod ten jest, tylko to jest tak chyba. Nie, ona tak ma być. Czy raczej tak, tu podświetlenie, nie? Tak.
I tu po tą malutką tablicę. A, to ta koszulka stąd jest. Co? To ta koszulka z tych przewodów spadła. Tak jest, tak. To jest ta koszulka tutaj. Jest piękna, od razu włożymy tego. Naprawdę, coś pięknego. Jejcie kochany, no. Co to za kogut w ogóle jakiś? No to jest taki piękny kogut, no nie widzisz jaki na jest? Na żarówce H1. No jak? A... Ładny ten kogut. No, bardzo ładny jest kogut. Założymy zaraz na tego drugiego. Tutaj jest piękne. No zobacz, to jest tak. Jakby nie było. No, serdecznie ja dziękuję też. Mówisz nawet i to będzie rozpałka. Tak, tu jest padzie instrukcja. Zobacz. Zobacz. Coś napisał nawet. Zobacz. Widzisz, co tu jest? No widzę pański ciągnik. No, widzisz, że ładnie. Drogi panie Kazimierzu, oglądam z pana udziałem wszystkie odcinki. Postanowiłem wysłać panu paczkę z paroma częściami do ciągnika. No proszę wszystkie bardzo. Wszystkie odcinki z panem są miodzio. Miło się ogląda. Myślę, że ta moja paczka panu się spodoba i będzie mnie pan dobrze wspominał. Życzę panu dużo zdrowia i żeby sprzęty służyły jak najdłużej, bez awaryjnej pracy. No pozdrowienia cóż, również dla pana Wacława. Za nagrywanie tych miodzi odcinków podaję numer telefonu. Jakby pan chciał porozmawiać, pozdrawiam, Mateusz. Mateuszu, no kochany, ja ci dużo zdrowia życzę, szczęścia, zdrowia, pomyślności, żebyś ty długo żył, naprawdę jesteś naprawdę pięknym facetem, który naprawdę zna się na rzeczy, co trzeba, co jest. Ja bardzo ci serdecznie dziękuję, pozdrawiam całą rodzinę twoją, żeby oni żyli naprawdę dużo w zdrowiu i się zdrowiem cieszyli. Kaźmierz ci życzy dużo zdrowia i pomyślności, naprawdę, choć tak daleko, bardzo mi miło jest i dziękuję serdecznie, jeszcze raz ci dziękuję. Będę się za ciebie modlił, żebyś był zdrowy i wesoły. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Obym się chciał z tobą spotkać, czy jak kiedyś byś był tutaj, przyjechałbyś nad morze, chętnie cię zapraszam. Zapraszam cię do mnie, na pewno bym cię ugościł. Tyle, co bym mógł, to bym cię ugościł. Bardzo cię proszę. Jak będziesz na weekendzie gdzieś tu koło Słupska, zajedź do Kazimierza, a Kazimierz będzie wiedział, co już zrobić z takim gościem, bo naprawdę jesteś gościem bardzo miłym, serdecznym i bardzo takich lubię i szanuję takich ludzi. Dziękuję ci bardzo i całą życie pozdrawiam ci, całą rodzinę. To jest niespodzianka od widza. Niespodzianka, naprawdę się nie spodziewałem. Takich, i laurka, takich. I tutaj jakieś gadżety są widać. Tak. Tutaj tą wysoką kierownicę to można do tego czerwonego Ursusa by zamontować. Tak, no to zamontuję, będzie ja go wtedy zamontuję. Właśnie o to chodzi. Serdecznie dziękuję. Naprawdę serdecznie dziękuję. To ja oprawię, będę miał pamiątkę do końca życia. Oprawię to w takim pięknym obrazie i se powieszę tam, gdzie on powinien być, że dostałem od takiego naprawdę dobrego widza, który ogląda i się interesuje. Chętnie to nie zniszczę, tylko to oprawię w takim ramku i będę na niego pięknie spoglądał. Bardzo ci dziękuję. Bo tu nawet widać, że pańskiego ciągnika zdjęcie skądś wziął. Tak jest. Ja nie wiem, jak to załatwił, jak to zrobił, ale masz takie pomysły, że naprawdę coś pięknego. Naprawdę będę szanował i będę wspominał do samej mojej śmierci, do końca życia. Miło mi bardzo, bardzo mi miło i dziękuję bardzo.